po raz pierwszy w historii prawie 60-letniej naszej uczelni mamy uroczystość rozdania dyplomów, która poświęcona jest dla wszystkich wydziałów technicznych, a zarówno absolwentów pierwszego, jak również drugiego stopnia studiów. Kształcić się trzeba cały czas. My wychodzimy tą ofertą kształcenia z nowymi kierunkami kształcenia, które są dopasowane do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Prowadzimy studia podyplomowe, prowadzimy kursy, zapraszamy na studia realizowane w szkole doktorskiej, jak również w ramach doktoratów wdrożeniowych dla osób, które już podjęły pracę zawodową. Na dzisiejszej uroczystości prowadziłem wykład o koncepcji Duny, szkoły podstawowej w kontekście obozu dla uchodźców w Tigraju, w północnej Etiopii. Też kontekst, do którego w tym projekcie akurat się odniosłem, to natura, nie tyle morfologia urbanistyczna tego obozu. Student i promotor również wykazali się wyczuciem sytuacji, dlatego że podjęli się bardzo trudnego tematu i postanowili wykorzystać, czy przede wszystkim absolwent postanowił wykorzystać wiedzę, którą zdobył na studiach, do stworzenia czegoś w warunkach ekstremalnych. Tak? Czyli nie poszedł na łatwiznę, nie wziął katalogu, jakiejś prostej książki, tylko wykazał się dużą kreatywnością w tym, co stworzył. Aktualnie jestem na drugim stopniu już studiów magisterskich. W sumie studia skończyłam już rok temu, a zdecydowałam się dzisiaj pojawić, dlatego że razem z znajomymi stwierdziliśmy, że są to niezapomniane wspomnienia i że chcielibyśmy coś właśnie takiego przeżyć, więc także dlatego zdecydowaliśmy się na uczestniczenie w dzisiejszej uroczystości. Zupełnie coś innego, nie spodziewałam się, że będzie aż tak wyglądało. Jestem zaskoczona i też pozytywnie nastawiona. Na pewno jeszcze raz wezmę udział, jeżeli będzie taka możliwość. Bardzo dobrze, bardzo szybko minął ten czas, też między innymi przez pandemię, ale bardzo dużo dały studia, dlatego już jestem na drugim kierunku i bardzo pozytywnie. Dużo studia mnie nauczyły, także i pracy w zawodzie, ale także obycia się wśród ludzi. Bardzo mi się podobało, bo bardzo podniosłe. Cieszę się, że uroczystość się odbyła. Przez całą imprezę byłam bardzo wzruszona i jestem wdzięczna, że organizatorzy przygotowali tak piękną uroczystość. Studia na pewno ciężkie, wymagające dużej pracy, aczkolwiek warto, myślę, że naprawdę warto. Dały mi na pewno duże perspektywy, zwłaszcza, że jestem inżynierem budownictwa, więc mam duży wachlarz możliwości.